Siemanko, dziś Wam opowiem, jak poprawnie wykonywać ćwiczenie podciąganie do brody. Mianowicie, żeby to Wam dobrze wytłumaczyć, muszę się odnieść do ćwiczenia do wznosów bokiem. Wszyscy wiemy, że to ćwiczenie musimy wykonywać, żeby kciuk był w górze, nie w dole, a to dlatego, że jak mamy go w dole, to między innymi łokieć idzie też do góry i przez to wykręca nam kość ramienną, a dokładnie główkę stawię, to dzieje się coś takiego. I przez to powstaje ucisk na rotator stożka i dochodzi do bólów i kontuzji. Tak samo się dzieje to, jak wykonujemy do brody podciąganie w ten sposób. Idziemy, też mamy łokcie w górze i to jest to samo. Gorzej jest, jak mamy jeszcze tak i wyżej to idziemy. Ten nacisk jest wtedy jeszcze mocniejszy i prowadzi to do kontuzji. A jak wykonywać? Bardzo prosto. Pokażę Wam to najpierw bokiem. Mamy sztangę, łapiemy ją i robimy tak, żeby łokcie nie były w górze, tylko były w prawidłowym ułożeniu. Że ruch jest taki niby sztanga do przodu bardziej. I tyle, no nie. Sam osobiście bym wywalił to w ogóle ćwiczenie podciąganie do brody, bo jest mocno kontuzogenne i nie wykonywałbym go. Pozdrawiam i na razie.